O, wjeżdża dawca. Niszczymy zabytki. I cyk eksportowego poloneza. Jeem za wam. Dobrze. Oj, oj. Coś nie pykło. Już czuję ten ból dupy gimnazjalnych ratowników na widok niszczonego poloneza eksportowego. O. I zaparkowany, no. No to co, projekt Polski, Polski Fiat, odcinek 5. Dzisiaj przywitajcie się z dawcą, której widzieliście już jak przyjechał. I teraz uwaga, zaraz gimnazjalnych ratowników zaboli dupa. A tak jak pokazywałem, tak, to jest eksportówka. Potniemy eksportówkę, bo możemy. I zanim zaczniecie pierdolić, że o Jezu, trzeba go ratować, klasyka. No nie wiem, nie było was wtedy, kiedy ta fura stała się czymś takim. Trafiła w nasze ręce. Posłuży zadawcę, co warte będzie wyjęte. A reszta na złom. Tak naprawdę zmarła na przednie podłużnice, których już zupełnie nie posiada. A łatwiej wstawić podłogę niż podłużnicę. Więc przykro mi, wylatuje. Ale on jest piękny w środku. Czyściutki. Drzwi nie mają klamek i co chwilę zatrzaskuje, to wypierdolę je i będzie po problemie. Jak widać, już zacząłem nawet. Co, nie ma co się pierdolić w tańcu, kurwa, z dawcą, tak? Czy powiedz mi, co mogę upierdalać, bo generalnie odkręcanie to jest tyle jebania, że o matko. To co nie będzie potrzebne u ciebie, ani nie idzie do odzysku. Dzięki za odpowiedź. Dużo mi powiedziałeś. Tam tym wszystkim, bo kurwa trzeba zapierdalać z demontażem. Popatrz, zaślepka. Bieda edition. Chuj mu w dupę. Chuj, mam rozkwotwierdzić zawleczkę, jak mogę ją rozpierdolić, no. Zawsze skuteczniej. Co, otwierasz jeszcze tu, kurwo? Oj, pies cię jebał. Gdzie mam ten? Niech cię tylko, kurwa, złapie to. Będziesz, kurwa, zdychać. Kurwa, no nie mogę złapać tej linki, jebany. Jedno. Gdzie jest drugie? Może to się da jakoś wyjąć, może? Ten grzybek, kurwa, nie da się. Tak. Chuja, se zdejmę gumę z niego. Będę, kurwa, pierdolił rozpinaniem tego. Zwane rzeźnickie metody demontażu. Proszę bardzo. Brawo. A tu jeszcze się coś trzyma. Jakoś tu linkę chyba. Może to się da jakoś demontować. O, picyk. Co tu jeszcze? Bo to tutaj było pewnie przykręcane i powinienem był to zdjąć zamiast upierdolić. Pewnie ten panel się zdejmował. No trudno. Chuj. Maciek nigdy się nie dowie, że rozjebałem jego grzybki. One już tak były. Nie, ale to się trzyma nadal. No już wiem, znaczy tu i tu. Dobra. Zajebiście.
pierdolę. Czy będę pierdolił, kurwa, z demontażem damcy? Czy to i tak, kurwa, idzie w pizdu? No chudy. A podłoga zyska życie po śmierci. Czy coś takiego? Istnieje życie po śmierci. No dla podłogi istnieje. Ojej. Oj, złamało się. I uwaga, moment prawdy. Uła. Uła. No nasz dawca też nie jest idealny. Troszkę. Kurwa, 2 na 10 trochę. Dobra. Ważne, że to jest oryginalne. To też się chyba trzyma. Będzie dobrze. No trochę odjechała tutaj lewa narta, no. No już, wiem, fajnie sobie wsadzić paluszkę. Zawsze mieć taki płat podłogi, niż kurwa dorabiać wszystko. O, patrz. Oryginalne, spółdzielnia inwalidów. Dlaczego ta jakoś była taka dobra? Dobra, i teraz moment prawdy z drugiej strony. Co znajdziemy tutaj po wybuszeniu? Uła, to samo, podciąg. Podciąg. Takim? Daj młotek. Tak się to robi. No, zgniłem zabytek. Teraz wypadnie stąd podciąg cały. Najśmieszniejsze jest to, że go z zewnątrz widać, nie? Że on jeszcze niby jest. Typowo, kurwa. Zbierające się błoto w podciągu i wygnite dookoła. No tyle dobrze, że o, proszę bardzo, tu biało. Przepięknie. Czerwieniutkie. Nie będzie trzeba malować, bo taki sam kolor. O, jeszcze sobie przypierdolimy w ten podciąg tutaj. Oho, chyba będzie dobrze. To się trzymało na lakierze. No i zginęło. Teraz zobaczymy, ile się będzie dało wyjąć z tego dawcy. Tu jest święty graal wszystkich handlarzy. Oryginalna folia jeszcze z fabryki, także można sprzedać tą primę jako fabrycznie nową, bo jest jeszcze folia, nie? Dobra, zrobimy sobie, zanim dokończymy to, mały moment prawdy. Zobaczmy. No. Troszkę tu wygniłe. A może i nawet nie bardzo. Tutaj dziurka na końcu. O, proszę pana. Chyba mamy płat podłogi prawie cały tam poza tą końcówką. Jeszcze zajebiemy młotkiem, bo to nie wygląda dobrze, ale... Ale jest lepiej, przynajmniej pozornie. O jebane. Czekaj, jak tego wyciągnę gada. O. O kurwa. Aha. Nie zapowiada się to najlepiej w historii. Jest podłoga. No, a tutaj też była, wiesz, zanim zajebałem młotkiem. To nie zajebuj młotkiem. Gdzie weźmy? Ale w Dordze nie dospawasz, przypominam. Skąd mój drugą? Ła! Panie, eksport na Bangladesz. Funkielnówka, ty. Tylko kurwa dalej nie mamy tego jednego elementu. Chyba, łączenia. Którego? No mamy płat podłogi, ale nie mamy tutaj. Czego? Na tamtą stronę, na tył. No miejsca nie. Zgrzewu tutaj do progu. Gdzie? Co? Czego? Kurwa, no tam gdzie masz mocowany fotel, nie? No. Kończy się taki profil podłogi. No. Tam gdzie jest zgrzewane do progu. To nie mamy tego chyba tutaj. No i co w związku z tym? Chujowo, bo nie mamy tego. Ojejku, to się dorobi się. Jeśli nie ma co się lubi, to się dorabia się. Opa! To jest fabryka. Jest jeszcze? Jest. Wiesz co, to mnie trochę martwi? Chyba kiedyś było spawane, mi się wydaje, ale... No jest jakby przypalone było to nawet. Mnie martwi, wiesz? Co, gdzie? Co, nie, to jest wypalone, to jest temperatura. Wydech, wierzysz? Ale ja bym jednak mu to sprzedał. Standard, to jest wydech. To nie ma mocy jęgliwka. Wypalone. Weź skrobnij. Gdzie masz tasak?
kurwa gdzieś leży. Masz nożek. Lekko podgniło, tak, od temperatury. Od temperatury wilgoć się dostało. Ale to nie jest... O panie. Cześć. Bo to nie wygnie, nie? No nie, no widzisz, że cała podłoga pracuje. Dobrze jest. Tutaj, o jeszcze, zobaczmy. Tu chyba jest inspekcyjny, nie, nie ma. Tak, od temperatury go trochę wzięło. Ale nie, jest dobrze. To jest podłoga. Jest podłoga tutaj, tu jest chujnia, nie? Zobaczmy jeszcze buty. Dobrze jest, panika siejesz. Panikę siejesz? Dobrze, dobrze, porównaj to teraz z kantem. Nie, no tak, ale... Czekaj. No, dobra, tamtego to nie widzę. Proszę pana, no tutaj to jest chujnia. Nie wiem, czy to będzie but po tej stronie. Zewnętrzny jest. Ale wewnętrzny, bo tu jest przy podłużnicy tej, co poszła. Jest gnój. Się pokroi kolejnego pacjenta. Kurwa, 3 samochody weźmiemy, żeby to złożyć. Będzie trzeba, to i 5. Któryś będzie miał podłużnicę. O. Któryś będzie miał podłogę. Któryś będzie miał próg. Próg. Tak. I w ten sposób przestaniesz mieć taki śmietnik. Jako taki... Co, myślisz, że to był amulet tego samochodu? Tak. Dobra, więc tak, zdawcy, jak widać, przednie płaty podłogowe w większości, jak już pewnie widzieliście, nadają się. W miarę tam jakieś drobne usterki są, ale się nadają. Tutaj z tyłu, no to bardziej połówki, ale to się zamieni stronami i też będą pasować, będziemy fragmentami to wstawiać. Z progami trochę gorzej, aczkolwiek przynajmniej tutaj częściowo może te górne będą na jakieś łaty, może nie. Zobaczymy jeszcze, co z tym będzie, aczkolwiek progi niestety są tu chujowe. No i zewnętrzny but tutaj, po tej stronie jest dobry, raczej. Od środka chyba też był niezły. No, ujdzie. Po drugiej stronie jest trochę chujowiej, ale coś tam się wykminiło, tam jakaś wstawka była. No nie będzie najgorzej, no a teraz targamy z niego silnik. Jebane gówno, które miało ułatwiać odkręcanie. Powiem, co robimy, czyli wypierdalamy silnik zdawcy. Jeszcze się przyda. Niekoniecznie do Fiata. No ale przecież bez sensu go kurwa oddawać na przetop. Podobno jest sprawny. A potem będzie łatwiej ciąć bez niego. I przesuwać. A to jest upierdliwe gówno. Mam ochotę to uciąć, mówiąc. No to jest jeszcze w ogóle wklejone. Zawsze odpada tutaj, proszę, jak się trzyma w ogóle. Kurwa. Jakie dobre. No nie, tam jest już, widzę, że jest dobry patent. Jest poklejony na odbie. Czy to odma jest? Nie, nie jest. No to chuj. Poszło. Zaczynamy niszczyć zabytki, kurwa. Przecież ten, on taki nie najgorszy może. Nie, dobra, kurwa, nie zakłada się używanych przewodów. Należy być takim zwierzakiem. O, jeszcze całkiem miękki, cholera, był. No przykro mi. Kurwa, ty. To chyba jest za bardzo tępy nóż. Miałem przewód bez sensu. Gratulacje dla mnie. Oryginalne opaski. Nie takie zwyczajnie wkręcane. No i teraz trzeba to gówno ujebać chyba. Wygląda jak jakiś nóż do chleba, nie? Ale jak widać, do klasyków też się nadaje. Proszę! O kurwa! Jest miska. Dobra, żeby nie było, że jesteśmy aż tak niedojebani i nie wpadliśmy na to, że tam będzie płyn, to dostaliśmy info, że to już jest suchy układ. No jak widać, taki chuj. Ale mamy już miskę dorobioną. Można w tak patologiczny sposób spuścić ten płyn. O, mogę sterować nożem. O kurwa, on tak, suchy. On w chuj ma tego płynu. Myślę, że za Micha wystarczy.
Ale rzeźnickie metody, kurwa. Tak traktować klasyka. Okropne. Kurwa, niszczenie klasyki. Kurwa, jeszcze maskę rozbił. Halo, konserwator zabytków. Tak, sportowego poloneza niszczą. Takiego kolektora już nie kupisz. No, gdzie ja teraz taki kolektor dostanę? Kurwa, ja się normalnie przecinek rozjemy. A to z pilnika był. Gdzie drugi taki kupię? Podejrzewam, że na gdzie typu słończy na 8 zł. Ale Diaksa. Panie! Diaks Motorsport. To będzie ból dupy. O kurwa, mogliście uratować ten kolektor. Zwierzęta. Pięknie odkręcone. A wszystko, bo nakrętki były zapieczone. Odkręcone. No poza tym, że trzeba było ciąć portki, które kurwa nie istnieją. Ale rozjebaliśmy kolektor, no to wszystko w porządku. Dobrze jest. Cieszymy. Nie no, to jebnie jak chuj. Mogliśmy w sumie wyjebać ten wydech, ale chuj to. Ale no tak. On się kurwa skleszczył teraz, jebany. No bo Januszerkę odjebaliśmy. Pierwszy raz. To wszystkim zobacz, że odciągnie ten pierdolone portki w ogóle do góry, bo ich nie wyjebaliśmy. Wyłamią się. No wyłamią się, ale to co tu jebło? Jeszcze nie wiem, co się wydarzyło, ale nie brzmiało to... Nie brzmiało to najlepiej. A, wiem, co mogło pójść, wiesz? Ta śruba, co tam była w wale. Kurwa, podnosimy to napierdalaj, no. Wacław, to jebnie, kurwa. Coś słyszę. Coś słyszę. Nie, to się tak nie uda. To nie wyjdzie. Trzeba coś. Bardziej mnie martwi, że on pomper wie. Może jak tam coś wsadzisz. A, jest. Udało się. To mogę go powołać trochę, chociaż asekurować. Także kto, że patrząc jest martwy. Cześć, cześć. Bo się sklinował na pas przedni. Opuść trochę. Opuść trochę. Bo trzeba cofnąć trochę. Jeszcze. Kurwa, teraz nie wiem, na czym on stanął. Ale mamy problema. Zniszczony zabytek i już wyjdzie. Kurnik rozjebany. Kurwa, teraz się... O kurwa, miska. Znowu trzeba zajebać. Kurwa, bezcenny wężyk to. Dobra. Ja kurwę trzymam. Leje się z niego woda. Silnik sprawny. Czekaj. W jeziorze stał ten bezcenny zabytek. Ja pierdolę. Cześć, cześć, cześć. A, dobra. Już myślałem, że się zahaczył. Jest okej. Okay. Co zjebaliśmy? A to spierdoliliśmy. Generalnie Lemarek zmiany biegu pozostał na miejscu. To był ten dźwięk, kurwa. Jaka Januszerka, kurwa, z tym brakiem tego montażu Lemarka. O chuj! O jakie zło! Nie no, pomóc ci z tym wyrywaniem, czy? Tam wyrwałeś. O nie! Ale zjebali maniany. Czekaj, zmienię bieg, to może przejdzie. Dobra, dawaj go. Ja go kontroluję za lewarek. A jak ktoś w końcu ujebał linkę sprzęgła? Chyba nikt w końcu. Tam gdzieś były te cęgi, że ja ci dam. Nie wy... Czy ty jesteś pewien, że nie możesz tego zrobić, kurwa, normalnie przycinając to? Mogę. Gdzieś tu był ten szpej do przycinania. Pięknie. Już zaraz będzie można go ciąć. Oda. Budzie. I cyk. Już prawie jeszcze jednego poloneza mniej. Bardzo dobrze.
Jeszcze jak sportowy, to fajnie takiego niszczyć. No to co? Kolejny zabytek zniszczony. Odda płaty podłogi, te buty tam i tak dalej. Fiacior czeka na przeszczep organów. Tak jak mówiłem, będziemy je robić etapami. Jak to dokładnie wyjdzie, jeszcze zobaczymy, ale najprawdopodobniej będziemy to po prostu robić tak, że najpierw wstawimy tutaj płat tylko do wzmocnienia, gdzieś dotąd, żeby nie ruszać tutaj tego, żeby się nie skręcił. Tutaj gdzieś na odwrót. No chuj, nie znam się na tym tak naprawdę. Maciek bardziej ogarnia tą blacharkę, więc chuj w to. Dobra, to nagrywam już tak trochę po fakcie, ale żeby wam wytłumaczyć parę kwestii. Po pierwsze, czemu wzięliśmy tą akurat furę eksportowego Poloneza na dawce? Jak sami zauważyliście, podłogę miał trochę lepszą niż mój Fiat, polski Fiat. I ona może nam posłużyć jako elementy, będziemy musieli mniej dorabiać po prostu, ponieważ część płatów podłogi tam jest dobra, fakt, też jest trochę skorodowany, ale nie jest to aż tak źle jak w polskim Fiacie. I teraz powiecie, ale chwilę, przecież to eksportówka, trzeba było jego odnawiać, a nie polskiego Fiata. Widzicie, on miał już zupełnie, dla odmiany ten Polonez miał już zupełnie wyjebane podłużnice i one nie istnieją z przodu, totalnie. Więc łatwiej jest przełożyć płaty podłogi, niż odbudowywać podłużnicę i robić to tak, żeby to wszystko było proste. Też przy okazji, jak sami zauważyliście, może i on był eksportowy, ale poza naklejkami to on już był zdekompletowany i zdemolowany. Nie było już w nim tych wszystkich najfajniejszych eksportowych fantów, a tak jakby, no umówmy się, karoseria na eksport to jest dokładnie kurwa to samo, co krajowa karoseria i nadmierny spust nad tym nie ma sensu, zwłaszcza kiedy nie ma podłużnic. Więc weź tutaj coś takiego, naprawiaj i rób tak, żeby było proste, a nie krzywe. Tak, już jesteśmy przy tym, żeby coś nie było krzywe. Wielu z was się obawia, że jak będziemy aż tyle wycinać, tyle wymieniać w tym Fiacie, to on się nam skrzywi i w ogóle nie będzie prosty. Słuchajcie, nie wyjebiemy z niego wszystkiego naraz, tylko będziemy robić to etapami, będziemy to robić z zastrzałami i z podpieraniem i wzmacnianiem go tak, żeby właśnie się nie wygiął. Nie będziemy wycinać wszystkiego naraz, tak? Będziemy się starać o to, żeby ta konstrukcja trzymała wszystkie swoje wymiary, tak? W sensie, okej, robimy na odpierdol, wyjmujemy części z innej fury, część może dorobimy. Nie robimy tego na ideę, fabrykę, bo jest to mało możliwe, natomiast robimy to z głową. Więc spokojnie zrobimy to tak, żeby ten fiut nam się nie wygiął. A, no i nie wszyscy ogarnęli. Nie, nie będziemy tego robić na kołyskach. Jest za dużo do wycięcia, więc te kołyski były tylko po to, żeby pomóc w demontażu. Ale już blacharkę trzeba będzie robić na płasko, bo tak jak słusznie ktoś tam zauważył, za dużo tego jest i mógłby się wygiąć. No i cóż, no i to tyle. A, i oczywiście tradycyjnie zapraszam do kupowania wleb, będzie na drut do migomatu. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.